Minister Maria Wasiak przekaże swoją odprawę ponad 500 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. Budynek zespołu szkół nr 6 imienia Jana Kochanowskiego będzie rozbudowany. Agnieszka Fitkał-Perepeczko u radomskich lotników. 26 września, Tomasz Giska, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik. Minister Maria Wasiak przekazała ponad 500 000 zł Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży Arka w Radomiu. Przekazana kwota to odprawa, którą Maria Wasiak otrzymała po odejściu z zarządu spółki PKP SA. Jak napisała nowa minister infrastruktury i rozwoju w swoim oświadczeniu, darowizna jest osobistym wsparciem dla premier Ewy Kopacz. O decyzji minister Marii Wasiak ksiądz Andrzej Tuszyński, prezes Stowarzyszenia Arka, dowiedział się w piątek rano. Poinformowano go o tym fakcie telefonicznie. Słuchałem się w ten głos i mówi, że pani minister chce przekazać darowiznę na rzecz Arki. Czy tą darowiznę przyjmiemy? No ja powiedziałem, że muszę skonsultować tutaj ze swoim zarządem, z księgową. I zadzwoniłem do księgowej, zadzwoniłem do zarządu. Decyzja zapadła bardzo szybka, że na tak. I później sprawdziłem, czy rzeczywiście to nie jest jakaś tam kaczka dziennikarska, czy to jest prawdą. I przekazaliśmy rzeczywiście później bardzo szybko umowę darowizny, numer konta. O darowiźnie minister Wasiak ksiądz Andrzej Tuszyński rozmawiał także z premier Ewą Kopacz. Jest prawdą, że pani Ewa zadzwoniła i spytała, czy przyjąłem darowiznę. No, powiedziałam pani premier, że tak, przyjęliśmy, że dziękujemy. Nie jest tajemnicą, że pani premier i pani minister jest z Radomia i to chyba tylko jest taki ukłon w kierunku obu pań. Na co zostaną wykorzystane pieniądze? Priorytetem jest dożywianie dzieci, ale nie tylko na ten cel zostanie spożytkowane 500 000 zł. Te pieniądze wydamy na rzecz dzieci, młodzieży. Może to będą wypasione wakacje, może to będą takie odlotowe ferie, może to będzie nowy dach, a może powstanie jeszcze jedna arka. Minister Maria Wasiak w oświadczeniu, które napisała, stwierdza, że przekazana na rzecz radomskiej arki darowizna to wyraz jej osobistego wsparcia dla premier Ewy Kopacz w pełnieniu przez nią, jak stwierdziła minister, trudnej misji, jakiej się podjęła. Nowe sale dydaktyczne, pracownie i laboratoria, budynek zespołu szkół nr 6 imienia Jana Kochanowskiego będzie rozbudowany. Do obecnego budynku zostanie dobudowane nowe skrzydło dydaktyczne. Projekt rozbudowy szkoły jest już gotowy. Po dopracowaniu dokumentacji ma być ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Jeżeli by była, udałoby się do końca roku bieżącego wybrać wykonawcę, to przy sprzyjających warunkach atmosferycznych to tak naprawdę już w okresie zimowym nawet mógłby wykonawca rozpoczynać pewne prace związane z przygotowaniem infrastruktury. Nowe skrzydło budynku będzie trzykondygnacyjne i przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Znajdzie się w nim 13 sal dydaktycznych, w tym 6 pracowni i 2 laboratoria. Powierzchnia użytkowa to ponad 1200 m2. Dzięki temu poprawi się niewątpliwie komfort pracy, nasza organizacja, no i będziemy dalej, myślę, mogli utrzymywać te nasze wysokie wyniki. Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak mówi, że rozbudowa Kochanowskiego to jeden z projektów, które chce uruchomić jeszcze przed wyborami, tak aby bez względu na wynik wyborów były one realizowane w przyszłej kadencji. Bez względu na to, kto będzie, czy to w przyszłej Radzie Miejskiej, czy też prezydentem miasta Radomia, będą realizowane te projekty. Całość inwestycji zostanie rozłożona na 2 lata. Finansowanie inwestycji jest możliwe dzięki oszczędnościom uzyskanym w już rozstrzygniętych przetargach miejskich. Siatkarze już trenują, przygotowują się do walki o ligowe punkty. Wśród kibiców trwa wielka radość po zdobyciu przez Polaków Mistrzostwa Świata. W Radomiu sympatycy siatkówki cieszą się dodatkowo z medali reprezentantów Niemiec. 2 z nich gra w Cerrad Czarnych. Dla siatkarzy feta już się skończyła. Trzeba trenować, bo liga za pasem. W Radomiu są już Dirk Westphal i Lukas Kampa. Reprezentanci Niemiec sprawili sensację, zdobywając brązowe medale Mistrzostw Świata. Brązowy medal to fantastyczna sprawa dla reprezentacji Niemiec. 44 lata temu zdobyliśmy złoto. Do tej pory to był jedyny medal zdobyty przez Niemców na Mistrzostwach Świata. Jesteśmy drugą drużyną wśród najlepszych reprezentacji w historii niemieckiej siatkówki. Jesteśmy z tego dumni. Dodatkowo Lukas Kampa został najlepszym rozgrywającym mistrzostw. Nie spodziewałem się indywidualnego wyróżnienia. Medal to sukces całej drużyny. Byliśmy pewni, że możemy powalczyć o sukces. Ciężko na niego pracowaliśmy.
Tytuł najlepszego rozgrywającego to bonus dla mnie. Byłem zaskoczony i szczęśliwy, ale sukces całej drużyny jest dla mnie najważniejszy. W świadku siatkówki mówi się, że pozyskanie Lukasa Kampy to dowód na wyczucie trenera Roberta Prygla. Lukas już ten kontrakt miał w maju, w kwietniu już podpisaliśmy. Teraz pewnie byłby droższym zawodnikiem. Aczkolwiek nie ma co mówić, że przez 3 miesiące nauczył się grać dużo lepiej w siatkówkę. Jego wartość marketingowa może wzrosła, ale umiejętności sportowe pozostały takie same. Gdyby dziś ktoś chciał pozyskać Niemca, musiałby zapłacić znacznie więcej. Szczególnie na rynku rosyjskim czy tureckim. Cena mogłaby wzrosnąć nawet 4-krotnie. W maju Lukas Kampa nie zwlekał z podpisaniem kontraktu z czarnymi. Oferta do włoskiego klubu, w którym grałem wcześniej, przyszła zaraz po zakończeniu sezonu. Polska zawsze była na liście krajów, w których chciałem grać. Podoba mi się polska siatkówka, polska mentalność, atmosfera i sam kraj. To był dla mnie łatwy wybór. Nie wahałem się długo. Sukces Niemców marketingowcy mogą przekuć sukces radomskiej siatkówki. Ja oczywiście jestem do promowania klubu poprzez grę. I tu się moja rola kończy, a jeżeli klub będzie miał to wykorzystać, to myślę, że jest wyśmienita okazja. Nad tym myśli już prezes klubu i sztab jego doradców. Mamy oczywiście plany, których teraz nie zdradzę. Mieliśmy to zrobić podczas wtorkowej uroczystości. Nie było, dzisiaj dopiero przyjechali, także musimy to odłożyć na pierwszy mecz, który tutaj będzie. Dla siatkarzy z Niemiec Polska Liga to znakomite miejsce pracy. Okazja do podniesienia poziomu gry, co przydało się podczas Mistrzostw Globu. Trochę mi to pomogło. Poprzedni sezon był udany dla mnie i całej radomskiej drużyny. Graliśmy z mocnymi przeciwnikami. To na pewno pomogło w grze na Mistrzostwach Świata. Kilku siatkarzy grało wcześniej w polskich klubach i to na pewno pomogło całej drużynie Niemiec. Sukces jest wielki, cieszą się wszyscy, ale pojawił się też problem. Niestety przykry dla kibiców, bo w hali Mosiru trybuny są te same, a po sukcesie przybywa kibiców w błyskawicznym tempie. Nawet towarzyski mecz z AZS Politechnika zapełnił trybuny. Strach pomyśleć, co będzie na meczach plus ligi. Bo już widzimy, jak sprzedają się karnety. W zasadzie, niestety, z przykrością to powiem, że już nie będzie prawie co przed meczami sprzedawać. Inauguracja plus ligi już za tydzień. Na początek Cerra Czarni zagrają w Kielcach. Nie będą tam sami, bo na ich mecz pojadą oczywiście kibice z Radomia. Radom odwiedziła Agnieszka Fitkał-Perepeczko, aktorka i pisarka, która w naszym mieście promowała swoją najnowszą książkę. Podczas wizyty w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego na Sadkowie, aktorka przeszła szybki kurs obsługi samolotów Orlik i Bryza. Kurs odbył się przed spotkaniem w klubie garnizonowym. Instruktorem był dowódca 42. bazy, pułkownik Adam Ziółkowski. Agnieszka Fitkał-Perepeczko dużo czasu spędza w samolocie podczas swoich podróży po świecie, ale w szkolnym Orliku siedziała po raz pierwszy w życiu. To jest tak zwane dziewicze siedzenie. Naprawdę uwielbiam robić coś po raz pierwszy, co jest nowe. Długo na to czekałam, ale się doczekałam. Aktorka przeszła także szybki kurs obsługi samolotu Bryza. Jednak, jak zdradziła, nigdy nie chciała starać się o licencję pilota. Mnie nie kręci niebezpieczeństwo. Mnie kręci w jakimś sensie przygoda turystyczna. Gdzieś się przenieść na drugi kontynent, nagle znaleźć się w jakichś okolicznościach zupełnie nieprzewidzianych. Agnieszka Fitkał-Perepeczko odwiedziła Radom, promując swoją najnowszą, 8. już książkę. Jej współautorem jest przyjaciel aktorki Michał Olejnik. Ostatnim punktem wizyty Agnieszki Fitkał-Perepeczko w Radomiu było spotkanie w klubie garnizonowym na Sadkowie, podczas którego aktorka i pisarka opowiadała o swojej najnowszej publikacji. Na początek Mozart, krakowskie trio stroikowe i solista grający na rogu, a także niewykonywane do tej pory w Radomiu symfonie Mozarta. Jutro pierwszy w tym sezonie koncert Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Dziś orkiestra spotkała się po wakacyjnej przerwie z uczniami radomskich szkół. W nowym sezonie artystycznym orkiestra nie rezygnuje z audycji umuzykalniających i zaprasza na nietypowe lekcje muzyki najmłodszych i tych nieco starszych uczniów. Na scenie razem z orkiestrą wystąpili muzycy, którzy zagrają także w jutrzejszym koncercie. To krakowskie trio stroikowe i grający na rogu Mariusz Nowak. Orkiestrę poprowadzi jej dyrektor Maciej Żółtowski. Krakowskie trio stroikowe utworzono w 1998 roku. Muzycy grają zarówno z orkiestrami, jak i solo z różnorodnym repertuarem, od muzyki baroku do współczesnej. Na rozpoczęcie sezonu Radomska Orkiestra Kameralna zagra dwie symfonie Mozarta i Divertimento Corsica Tomasiego.
W najbliższą niedzielę w czytelni kawy wystąpi Skubas, kompozytor, gitarzysta i wokalista. Jego debiutancki album Wilcze Łyko spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów muzyki nie tylko alternatywnej. W radomskiej czytelni kawy Skubas zaprezentuje utwory m.in. ze swojej najnowszej płyty – Brzask. Mamy dla Państwa dwa pojedyncze zaproszenia na niedzielny koncert Skubasa. Zainteresowanych prosimy o telefon do naszej redakcji jutro o godzinie 12. Numer do nas to 48 380 69 69. I na zakończenie mamy komunikat ważny szczególnie dla tych, którzy często podróżują autobusami linii 19 i 26. Od 27 września, czyli od soboty, trasa linii 19 zostanie przedłużona do nowej pętli u zbiegu ulic Malenickiej i Skrzydlatej. Także od soboty w związku z kolejnym etapem budowy hal mięsnych wprowadzony zostanie objazd na trasie linii 26 do przystanku Wernera Mireckiego. Tą informacją kończymy dzisiejszy Teledziennik. Dziękuję za spotkanie. Życzę miłego weekendu.